imbecyny nacierają! Beautiful life, beautiful. Co tam, co tam? Dzień dobry, milordy! Jesteśmy już w kolejnym pięknym dniu. Wczorajszy dzień był mega męczący, no bo rano skakaliśmy ze spadochronem, no a potem przejechaliśmy około, nie wiem, 450 km, tak, żeby dojechać tu, gdzie jesteśmy. No i byliśmy nieco zmęczeni, ale dzisiaj, jak widzicie, już namioty poskładane, złożone i idziemy jeść. A dzisiaj też mega piękne atrakcje przed nami, więc... Przed nami, przed wami, więc... Co to jest? Tym razem już nie będzie gór, nie będzie skoków, nie będzie lotów, tylko pływanie. Jedziemy na wycieczkę około 3,5 godziny, gdzie będziemy pływać i obserwować delfiny w swoim naturalnym środowisku. Więc będziemy po prostu płynąć tam, gdzie sobie występują. Gdzie idziemy? Na łódkę. Po co? Jakieś 30 minut będziemy płynąć w poszukiwaniu delfinów, bo te delfiny żyją w dzikim środowisku, nie są dokarmiane ani w żaden sposób tresowane, więc nikt nam nie zagwarantuje na 100%, że będą, no ale podobno gdzieś tam były widziane. I pozwolili nam w wodzie zachowywać się jak delfiny, czyli możemy pływać delfinkiem, robić jak delfiny i wtedy to zwiększa prawdopodobieństwo, że się tobą zainteresują. Tak. Więc Tomkiem pewnie będą się wszystkie. Będziemy śpiewać i beatboxować. I taki jest, taka jest nasza łódka. Tak to wygląda. Wyszli dorośli ludzie z łódki na środku oceanu i wydają dziwne dźwięki, żeby zobaczyć delfina. Jaja. O. Pływają i krzyczą do rurki. Ale powiem wam, że jest to mega męczące. Jednak jak tak się cały czas nawołuje, a w ogóle zgubiłem płetw. Muzyka.
Delfiny nie są piękne! Chyba koniec delfinów na dzisiaj. Powiem wam, drodzy nasi kochani milordowie, że kurczę mega. Wrażenia na gorąco. Wow! Tutaj też zostajemy. Jesteśmy zachwyceni, naprawdę niesamowita przygoda. Bo wiecie, no szukaliśmy ich dość długo, około 40 minut. Pływaliśmy po oceanie, żeby znaleźć delfiny. Aż w końcu 3 razy z nimi nurkowaliśmy. I teraz jesteśmy otoczeni przez prawie 100 delfinów. No i one są takie zgrywosy małe, podskakują, kręcą się i wiecie, to są dzikie delfiny na wolności, no po prostu bajka. Ja się Justynka popłakała. Ja się popłakałam i posmarkałam w ogóle. Dobra, patrzmy na nie. Mi
widzisz to, Tomek? Pan co robi? I to cały czas ten sam i znowu wyskoczy zaraz. Tak, i on tu zaraz wyskoczy i znowu będzie robił chyba.